Czy pani zdaniem wróci kiedykolwiek albo pewnie nie wróci, ale taki to, co się działo w latach 90., czyli to, że włączamy wiadomości i nagle zabójstwo generała Papały, zabójstwo ministra sportu Jacka Dębskiego. Tak, tak. To wszystko były takie sygnały, że te światy polityki, biznesu oraz przestępczości zorganizowanej się po prostu przenikają. Czy gdyby doszło w tej chwili obecnie do takich wydarzeń dramatycznych, to być może teraz, może przynajmniej byłoby jakaś jedna siła, która by próbowała dociec, znaleźć przestępcę, zbrodniarza i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że te stare sprawy są nie do wyjaśnienia. Kiedy teraz został wznowiony proces oskarżonych o zabójstwo Jaroszewiczów, tak. Na pierwszych rozprawach po raz kolejny po uniewinnieniu kolejnych oskarżonych, chyba było już takich podejść 4. Tam jest gang karateków, tak? Teraz jest gang karateków i na pierwszej rozprawie było bardzo wielu dziennikarzy, nawet były karty wstępu i tak dalej. Na kolejne już mniej, teraz to się toczy przy zupełnie pustej sali. Ci oskarżeni, oni mają oczywiście na sumieniu również i zabójstwa, więc oni będą skazani. Ale nic nie wskazuje na to, że dojdzie do wyjaśnienia, jak zbrodni. To było, ta zbrodnia, jak to było, podobnie z Papałą, prawda? Więc tak. To są te wielkie znaki zapytania, które są nie do rozszyfrowania. Nie wiem, czy teraz nie byłoby nawet trudniej po prostu, gdyby doszło do takiej tragedii, bo też no, obie strony są bardziej już tutaj, no, przećwiczyły takie właśnie dochodzenie, takie procedury właśnie. No, nie życzmy sobie tego, zbliża się kampania wyborcza. Teraz mi się przypomniało, że kiedyś napisałam taką książkę o procesach w drugiej RP. Tak. I właśnie tam zabójstwo na przykład Pierackiego ministra, to właśnie to się wiązało wtedy właśnie z kampanią wyborczą, której wtedy nazywano kampanią. I to jest taki właśnie czas, nie tylko obecnie, ale kiedyś też, kiedy naprawdę mogą się zdarzyć rzeczy nieodwracalne i tragiczne. To tak już może podsumowując naszą rozmowę, chciałam jeszcze tak panią trochę osobiście zapytać o to, na które procesy pani chętniej chodzi, chodzi na takie procesy właśnie przestępczości zorganizowanej, czy takie historie, które na przykład opisała pani w książce Miłość, zbrodnia, kara. No też. Więc no, muszę powiedzieć, że interesują mnie takie kwestie obyczajowe. Ja tak myślę sobie, że przez wiele lat byłam dziennikarką piszącą w młodości reportaże obyczajowe, jeżdżącą po wsiach, po małych miasteczkach. No takie to było śledztwo w PRL-u, jeśli można tak to nazwać, że dziennikarz śledczy, tropiłam jakieś takie tam ludzkie krzywdy, przyczyny ludzkiej krzywdy i tak dalej. Kiedy przeszłam na emeryturę, zajęłam się sądem, głównie z tego powodu, żeby było blisko do sądu, a już nie bardzo tak miałam siły jeździć po całym kraju. Bo to jest wykańczająca praca. Bo to jednak trzeba było tam ileś tych godzin spędzić albo za kierownicą, albo gdzie w innym pojeździe. Więc w związku z tym chodziłam, oglądałam te sprawy takie obyczajowe właśnie, te jak to się dzieje, że się ludzie, i nadal mnie one interesują, ale taką sprawą, ale kiedy jest jeszcze powiązanie, interesowało mnie też, może uściślimy to, zawężmy, interesowało mnie też zachowanie kobiet. No takiego po prostu już babskiego punktu widzenia. I właściwie jedną z pierwszych rozpraw, jakie zobaczyłam i której potem szukałam podobnych historii, to była taka historia niejakiej Agnieszki R. z Pragi, która, kiedy dowiedziała się, że jej mąż
gangster. On był gangsterem, handlował narkotykami, był związany z Wołominem. Że jej mąż został zastrzelony, bo nie rozliczył się z tych narkotyków, zastrzelony przez swoich współplemieńców mafijnych. Mhm. Ona postanowiła zabić tego, który ten strzał oddał po prostu. I przeprowadziła niesłychanie taką logiczną, bo musiała dowiedzieć się, kto tego jej nie chcieli powiedzieć, dawni koledzy jej męża. Więc ona przeprowadziła naprawdę precyzyjną po prostu robotę taką śledczą sama, żeby dowiedzieć się, który strzelił i potem, żeby sobie rąk nie ubrudzić, kazała to zrobić swojemu szwagrowi, który był takim poczciwym człowiekiem, pracującym zresztą w gospodarstwie rolnym, naprawdę nie miał nic wspólnego z mafią, ale żeby właśnie ten człowiek, który został z jej polecenia zabity, był jej najbliższym sąsiadem, prowadził taki kiosk taki, gdzie się gier, wyścigi konne się obstawia. Taki właśnie. Bukmacherski taki. Tak. A ona prowadziła sklep, taki sklep spożywczy. I kiedy ja poszłam śladem, bo czasem chodzę śladem tych właśnie przestępstw, więc kiedy poszłam tam śladem i pytałam ludzi właśnie o tę panią Agnieszkę, to wszyscy mówili, to jest taka dobra kobieta po prostu, naprawdę. I da na kreskę, jak trzeba, jak brakuje, to i mówi, dobrze, oddacie z następnej emerytury, czy tam czegoś. I taka chętna, i taka właśnie. I to była kobieta absolutnie w dwóch twarzach. Zamykała ten sklep o tej godzinie tam któryś i ona jeździła po haracze, odbierała na przykład, bo ten mąż też się tym zajmował, również do agencji towarzyskich takich, tym była bardzo surowa wobec kobiet. Tych kobiet. Ona przechowywała narkotyki razem z mężem w wynajętym pokoju, takim mieszkaniu gdzieś w innej części Warszawy. Naprawdę, była właściwie prawie, że mózgiem tej... Ona sterowała tym biednym, tym szwagrem, młodym człowiekiem, który był oskarżony również i osądzony. Więc, prawdę mówiąc, szukałam takich kobiet. Chciałam wiedzieć, jak to jest z tą psychiką. Niestety ona się nie pozwoliła do siebie zbliżyć. Owszem, rozmawiałam z szwagrem, dopóki ona się nie pojawiła w końcu korytarza i dawała mu znaki, żeby przestał ze mną rozmawiać po prostu. Bardzo była czujna, niesłychanie czujna. Niemniej było coś takiego w niej, takiego też kobiecego, bo na tej sali sądowej siedziały dwie kobiety. Też była dosyć pusta ta część dla publiczności. Ona, oskarżona o wydanie zlecenia. I z drugiej strony siedziała wdowa, ta właśnie po tym zabitym człowieku. Te pary były sobą bardzo zaprzyjaźnione. Tam pokazywano w sądzie jakieś przyjęcia weselne, nieweselne, jakieś sylwestrowe i tak dalej. To sklep był koło tego totalizatora, czy jak go tam nazwać właśnie. Więc oni się wymieniali, tam właśnie spotykali się i tak dalej. Więc ta wdowa właśnie po tym zabitym była taka bardzo żałobnie ubrana w jakichś takich czerniach i szarościach. No ta była w tym kombinezonie właśnie taka właśnie tak, jako niebezpieczna, bo tam jeszcze coś takiego się działo tam w więzieniu, ona jakaś była taka niespokojna, czy w każdym razie była w izolatce. I właśnie i te kobiety raz po raz krzyżowały spojrzenia po prostu na tym. No muszę powiedzieć, że nie mogłam od nich oderwać oczu, ponieważ w tych spojrzeniach było wszystko po prostu. Ja myślę, że gdyby trochę je zbliżyć, to by się wzajemnie zamordowały. A równocześnie tam były również wyświetlane, były filmy, jakieś nagrania takie z jakichś różnych uroczystości, bo chodziło, więc tam widać było, że siedzą przy stole, obejmują się tam właśnie. Przyjaciółki. No więc takie kobiety, nazwać je silnymi, chyba to może niestosowne, ale też, a ona powiedziała bardzo tak otwarcie, powiedziała, tak, przyjaźniliśmy się. Ale potem, kiedy zabił jej mąż mojego męża, to ja zabiłam jej męża
I gdybym jeszcze była na wolności, to nie wiem, jaki byłby los tego, bo mąż jej też słuchał swojej żony, więc być może żona miała tę wiedzę, bo oczywiście zaprzeczała ta oskarżycielka posiłkowa właśnie, ta wdowa, zaprzeczała, że o czymkolwiek wiedziała. Coś niebywałego. Więc takie... I z jednej strony jest tam taka przestępczość w tle, powiedzmy, gangsterska. Brutalna, tak. Tak, a z drugiej strony to są po prostu matki, żony. Matki, żony, która właśnie ona... Które na przykład, widzimy na ulicy codziennie. Kiedy ta oskarżona postanowiła, że... Bo ona zwabiła tego swojego sąsiada do siebie, do piwnicy, tam po jakimś pretekstem, no i tamten szwagier go młotkiem i tak dalej. Więc żeby tutaj, ona przewidziała każdy ruch, bo potem oczywiście trzeba było to ciało wywieźć do lasu z pomocą ekspedientki, którą trzeba było odpowiednio tam no jakoś wciągnąć w tę zbrodnię, żeby potem ona nie doniosła i tak dalej. Więc, ale też było na przykład dziecko, dziewczynka była chyba jakaś dwunastoletnia chyba, córka jej, więc ona najpierw tę dziewczynkę wywiozła do dziadków, naprawdę przygotowała wszystko żeby nie było, nic tu nie wyskoczyło takiego. Ciekawe, czy gdyby były takie gangi kobiet, to czy one by były... Też tak szybko by je rozbito, znaczy no też myślę, nie szybko... że nie wiem, czy by je rozbito. Rozbito, właśnie. Właśnie, natomiast zdarzało się to nieraz, że kiedy ci gangsterzy szli do więzienia odsiedzieć swoje, to przejmowały tę robotę ich kobiety. A dzisiaj się wypierają. Dzisiaj się wypierają, ale są dowody również w aktach sądowych, że na przykład jeździły do skazanych, do osadzonych, na przykład w Białymstoku z Warszawy, z Pruszkowa i tam przekazywały niby na odwiedziny kolegi tam, prawda, kolegi męża i przekazywały dyspozycje, co ma zrobić, albo przemycały jakieś no tak jak pani grypsy. Mówiła, przedtem pocałunek, prawda, pod tak, salą sądową. Pocałunek pod salą sądową z przemyconym grypsem, a one po prostu ustawiały wręcz tych oskarżonych, tych skazanych, którzy mieli występować w takim procesie właśnie w roli świadka. Więc to były kobiety, które naprawdę panowały nad sytuacją, bo jeszcze były pieniądze, trzeba było rozdzielić między na przykład też taką, natknąłem się taką historię, wdowy, kobiety, które zostawały w domu, a ich mężowie szli odsiedzieć, dostawały coś w rodzaju zapomogi mafijnej, prawda, więc i te pieniądze, no trzymała, kto trzymał? No właśnie trzymała taka żona takiego herszta, który był zamknięty. I to już było tak wedle uznania, więc jak nie lubiła, nie lubiła jakiejś tam swojej dawnej sąsiadki, to to znajdowało to odzwierciedlenie w tym. Po prostu inny rozdziale. Świat, inna tak. rzeczywistość, inne zasady. Myślę, że i równoległy do naszego, prawda? Znaczy ja myślę, bo czasem tak się zastanawiałam, no jako, jak powiadam, no tyle lat zajmowałam się takim reportażem, takim obyczajowym, gdzie no mój rozmówca był koło mnie, prawda? No chodziłam, szukałam, ale wiele godzin musiałam z kimś takim przegadać. Na sali sądowej jest taka sytuacja, że ja się nie mogę odezwać, co na początku straszliwie mi przeszkadzało. Wiedziałam oczywiście, no nie wyrywałam się, no nie byłam taka spontaniczna, żebym... Ale czasem przychodziło mi do głowy, że przecież należało zapytać o coś takiego. Czasem rozmawiałam o tym sędziom, jak już tak się trochę, no tam, jak nabrali do mnie zaufania, że tam nie przekręcam niczego z procesu i tak dalej, to oni mi tłumaczyli, ale jakie to ma znaczenie? My tu mamy ramy kodeksu karnego i my śledzimy w tym. Natomiast panią interesują zupełnie inne okoliczności. Na przykład... Motywacja. Sąd nie musi, jak się oskarżony przyznaje, do zbrodni, do przestępstwa, no to nie musi sąd tak specjalnie przenikać, donikać, jakie były motywy. Tak, my chyba w ogóle tak mamy z książek, z mediów powiedziane, że zbrodnia zawsze musi mieć motyw. Czasami tak, nie ma motywu. Nie ma motywu. Poza tym nie ma motywu. Po prostu jest zabójstwo. Zapadają bardzo poważne wyroki, a już po szlakowych procesach, kiedy to w ogóle, kiedy się tu strony nie przyznają, znaczy oskarżeni nie przyznają, nie ma dowodów, to jakiż tu dowód. No więc
Natomiast ja ten motyw muszę mieć na samym początku, bo wtedy przecież go szukam w tych aktach śledczych, szukam, potem go czekam na ten motyw na tej sali sądowej. Więc nie mogę się odezwać i to było takie dla mnie wielkie udręczenie, bo ja doskonale wiedziałam, że chociaż wybierałam się do tych czasem i do oskarżonych, jeśli albo na jakieś, jeśli byli, odpowiadali z wolnej stopy, było mi łatwiej dotrzeć do nich do mieszkania. Jeśli byli już osadzeni, no to na takie widzenie, ale doskonale wiedziałam, że to już nie jest, że tam będzie niewiele szczerości, że tak jak na sali sądowej, oni odgrywają pewną rolę i będą mówić tak, jak sobie tam uzgodnili, mm-hmm. albo wymyślili, albo w tym, tak samo w rozmowie ze mną nie mają żadnego interesu w tym, tak. żeby mówić prawdę. Interes mają taki, że może jak gdybym napisała taki artykuł, to może by to miało jakiś wpływ na apelację, ale też niespecjalnie liczą na to. Mhm. Ten moment, ten czas, kiedy się na taki ekshibicjonizm, to nadszedł później i on wyszedł tylko od gangsterów. Bo oni chcą, oni tak. Massa mówi, zeznaje w jednej ze swoich książek w rozmowie z autorem i mówi, że z panem Arturem Górskim, mówi, że jeden z tych właśnie członków mafii zaczynał dzień od prasówki po prostu. Kazał sobie kupić gazety, wtedy jeszcze raczej nie internet, ale papierowe gazety. Tak. I przeglądał nerwowo, czy tam jest właśnie, przynajmniej z ksywami napisane o jakimś gangu. Czy znaczy nie stresował się tym, że będzie, tylko nie, że nie będzie. Czy nie będzie, no. nie będzie. Jeśli nie było, to był po prostu wściekły przez cały dzień i trzeba było mu ustępować z drogi, bo... Miał zły humor. Więc... Taka sprawa. Ale też i to też się przenosi tak, chyba kończymy, bo ja tak się rozgadam. Tak, kończymy, ale tak. To jeszcze, to też, to co mnie tak przejęło, bo to, że oni tak są, ci dorośli, chcą być tacy na pokaz, to rozumiem. Natomiast byłam na takim procesie, gdzie został niestety zamordowany i utopiony lekarz, który jeździł do takiej mazurskiej wsi w weekendy, bo łowił ryby, ale też żeby przy okazji pomagał tam taka wieś popegierowska, biedna, jak komuś trzeba było tam kogoś zbadać, leczyć, dać receptę, to on to załatwił. Lubili go w tej wsi. No i było takich dwóch młodych właśnie, jeszcze takich chyba 17-letnich chłopaków, niepracujących, nie uczących się, którzy pomyśleli sobie, że ten lekarz na pewno ma jakieś pieniądze w tej swojej tam portfelu, bo przecież by nie jechał z Warszawy tak na tym. Jednym słowem, niestety utopili go po prostu. I ja czytałam listy, jakie jeden z nich pisał do dziewczyn w tej wsi, bo stali się bohaterami w tej wsi. I on pisał, włącz jutro tam telewizor, czy tam właśnie, zobaczysz, włącz szkło, on tak pisał, włącz szkło po prostu, zobaczysz, ja tam będę królem szkła, właśnie tak. I był po prostu, a potem był, i te dziewczyny bardzo chciały z nim być jego te wiejskie dziewczyny właśnie, chciały być jego partnerkami i pisały mu, że poczekają te 15 lat, że oczywiście, że świetnie wyglądałeś, że w ogóle tego, że tam coś pokazałam koleżankom, czytałam te listy. No coś niebywałego, ale czy to też w ogóle jest temat już w ogóle na inną rozmowę. Na inną rozmowę, tych romantyzowania i wchodzenia w związki z przestępcami. Pani Heleno, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że jest pani w takiej świetnej formie i mam nadzieję, że jeszcze nie jedna książka przed panią.